Między modlitwą i działaniem. Tydzień upłynął bardzo szybko. Znowu była sobota. Wiatr rozwiał chmury, które od kilku dni zalegały dość gęsto nad miastem. Wyszło słońce. Były już po porannej modlitwie i śniadaniu. Sądzę, że powinnyśmy się więcej modlić, powiedziała Matylda. Dlaczego tak mówisz? Zapytała Franciszka, zaskoczona trochę niespodziewaną wypowiedzią Matyldy. Czy sądzisz, że istotnie modlimy się za mało? Przecież musimy mieć również czas na pomaganie chorym. Jeżeli poświęcimy więcej czasu na modlitwę, to musimy ograniczyć go dla potrzebujących. Czy o to ci chodzi? Dodała. Klara znała duchową potrzebę Matyldy. Dowiedziała się o niej tydzień temu, lecz nie zdążyła poinformować o niej pozostałych dwóch. Musi to teraz uczynić, pomyślała. Myślę, powiedziała Klara, że temat modlitwy i pracy jest ważny, wręcz podstawowy, dla naszej czwórki. Stąd musimy na poważnie nim się zająć. Sądzę, że zarówno Matylda, jak Franciszka mają rację. Chodzi więc o to, aby znaleźć w naszym życiu tak zwany złoty środek. Proponuję, aby dokładnie i szczerze omówić te kwestie: im szybciej, tym lepiej. Uprzątnęły zgrabnie stół, nakryły białym obrusem, po środku postawiły krzyż. Klara delikatnym ruchem poprawiła wiszący na ścianie obraz serca Pana Jezusa. Usiadły do rozmowy. Żadna z nich nie wiedziała, jak długo potrwa, nie zamierzały by najmniej jej przerywać. Była to, czuły to w duszy, jedna z najważniejszych ich rozmów. Miała bowiem dotyczyć kwestii: kim chcą być wspólnotą kontemplacyjną czy wspólnotą czynnej miłości? Na czym polegać ma ich nowość? Czym mają się różnić od pozostałych zgromadzeń żeńskich, już obecnych w kościele? Myślę, że jeżeli nie poświęcimy modlitwie więcej czasu, to wszystko inne, nasza troska o chorych, straci swój najgłębszy sens. Obawiam się, że wszystko się zmieni, zaczęła Matylda, jeśli przesuniemy na drugi plan modlitwę. Zamiast wysunąć ją na plan pierwszy, będziemy mieć pewne trudności na dalszym etapie naszego życia. Pozostałe słuchały uważnie. Nie ukrywały, że wypowiedź Matyldy nieco je zaskoczyła. Nie sądziły dotąd, że któraś z nich może przypuszczać, iż nie doceniają wystarczająco mocy modlitwy. Poświęcały jej sporą część dnia zarówno na modlitwę wspólną, jak również osobistą. Matylda uważała, że było jej za mało. No, zaczęła, chrząkając, Franciszka, ja tak nie sądzę, osobiście uważam, że zachowujemy słuszną równowagę między pracą charytatywną a modlitwą. Szukała odpowiednich słów, aby wyrazić tę równowagę. Ale chyba nic właściwego nie przychodziło jej do głowy, dlatego zamilkła. Na jakiej podstawie sądzisz, że czas poświęcony modlitwie jest niewystarczający? Spytała Klara. Zdjęła okulary, pochuchała na nie i wyczyściła brzegiem sukni, po czym z powrotem nałożyła je na nos. Były czyste, jakby. Chciała wskazać tym gestem, że również jej pytanie jest czyste w swojej intencji. Pytała szczerze zawsze chciała być taka szczerze odnosić się do Boga i szczerze traktować ludzi. Ten jej drobny gest spowodował, że siedzące wokół stołu kobiety, wszystkie młodsze od niej, jeszcze mocniej poczuły ciężar postawionego przez nią pytania. W istocie, chociaż skierowane było ono bezpośrednio do Matyldy, dotyczyło każdej z nich. Były wdzięczne, że je postawiła, że uczyniła to akurat ona, u której zrodziła się idea pielęgnacji chorych i opuszczonych tam, gdzie żyją, w ich własnych domach. Na chwilę zapadło milczenie. Słychać było, jak Matylda przełyka ślinę. Po chwili uśmiechnęła się, dawała znać, że nie czuje się bynajmniej zaatakowana pytaniem Klary. Jeśli będziemy zbyt blisko chorych i opuszczonych, a nie będziemy równie blisko albo nawet bliżej Boga, może się zdarzyć, że nie odkryjemy ich prawdziwych potrzeb, że ignorować będziemy ich autentyczną chorobę która jak wniosku jest doświadczenia bardzo często jest natury duchowej nie wyłącznie materialnej i cielesnej rozwijała myśl Matylda Maria Luisa która uważnie i z zainteresowaniem przysłuchiwała się wypowiedzi siostry od razu niemal bezwiednie pomyślała o Wiktorii jej przypadek wpisywał się idealnie w sytuację opisaną przez Matyldę. Czyżby ona spotkała podobne osoby? Pomyślała. Musi istnieć pewna harmonia pomiędzy miłością Boga i bliźniego, zabrała głos Franciszka. Istotnie, kiedy osłabnie nasza gorliwość w miłości Boga, straci również sens nasza troska o chorych. Nie będzie nas stać na wysiłek, na pokonywanie przeciwności osobistych i ludzkich, nie będzie w nas pasji szukania potrzebujących i mądrego pomagania im. Klara z radością przysłuchiwała się rozmowie swoich towarzyszek. W duchu cieszyła się, że myślały podobnie jak ona. Nie mówiła wprawdzie tego otwarcie, ale przecież taka była jej pierwotna intencja. Kiedy w latach 40. XIX wieku zaczynała opiekować się chorymi, kiedy odwiedzała ich mieszkania, zanosiła posiłki, zmieniała opatrunki, czuła, że tego właśnie oczekuje od niej Bóg. Byłoby czymś pięknym, mówiła sobie kiedyś, aby znalazły się osoby gotowe służyć chorym, niezależnie od ich stanu czy pochodzenia. I oto teraz, z pomocą innych Mogła urzeczywistniać swoje marzenia. Co więc zamierzasz zrobić? zapytała Matyldę. Co zatem według ciebie winnyśmy zrobić? Czy możesz podać jakiś konkretny przykład, jak powinnyśmy postępować? Wydaje mi się, że w naszym życiu winnyśmy mieć więcej z postawy. Biblijnej Marii niż jej siostry Marty, odpowiedziała. Tylko wtedy będziemy w stanie, jak sądzę, dostrzec realne potrzeby naszych chorych i przyjść im z pomocą. Boże światło rozjaśni nasz umysł, abyśmy wiedziały, co i jak czynić, komu, z jaką pomocą przychodzić, zakończyła, kierując się w stronę Klary. Najstarszej z nich. Klara upiła łyk herbaty. Sposób, w jaki piła, wyraz twarzy i oczu zdradzały, że intensywnie myśli. Widać było, że słowa Matyldy zapadają głęboko w jej serce i że właściwie odczytuje jej intencje. Co chcesz, żebym powiedziała? Klara popatrzyła z uwagą na Matyldę. Czy mam powiedzieć, co myślę na ten temat? Czy oczekujesz ode mnie, że ocenię postawę Marii i Marty, wskazując, która z nich jest mi bliższa? Odstawiła, wolno, filiżankę, którą nadal jeszcze trzymała w ręce, następnie wstała i podeszła do okna, spojrzała na zewnątrz, słońce jaśniało coraz mocniej. Widać było ludzi, którzy poruszali się w różnych kierunkach, starsi i młodsi, jedni w pośpiechu, dźwigając coś na barkach, inni nieśpiesznym krokiem, wymieniając kurtuazyjne pozdrowienia ze sklepikarzami, wyczekującymi w drzwiach na klientów. Pozostałe trzy, Matylda, Maria Luiza i Franciszka milczały, śledząc wzrokiem zachowanie Klary. Dołączyły do niej krótko po jej przybyciu do Nysy. W ślad za nią zaczęły opiekować się chorymi i teraz czekały na to, co powie. Klara odwróciła się powoli. Nie była w stanie powiedzieć wszystkiego, co czuła. Nie wiedziała, czy potrafi wyrazić w słowach głębokie poczucie miłości i odpowiedzialności za chorych. Rosło ono z czasem. Stawało się coraz pełniejsze i coraz bardziej intensywne. Zamierzała nawet wstąpić do jakiegoś zgromadzenia, aby lepiej, w sposób zorganizowany, pomagać chorym. Ale kiedy podjęła taką decyzję, była już za stara. Przekroczyła trzydziestkę i, znając ówczesne przepisy, wiedziała, że drzwi do nowicjatu są już dla niej zamknięte. To dlatego postanowiła działać indywidualnie, na własną rękę. Matylda, Maria Luiza i Franciszka dołączyły do niej i oto teraz, słusznie, stawiają jej pytanie o hierarchię obowiązków, o hierarchię służby. Bardziej służyć Bogu czy chorym? Zaczerpnęła powietrza, jakby chciała przemawiać długo i odważnie. Wróciła do stolika i usiadła, upiła łyk herbaty, spojrzała po obecnych, które trwały w oczekiwaniu. Byłoby dobrze, gdybyśmy jeszcze raz przeczytały fragment o Marci i Marii rzekła Muszę przyznać, że również dla mnie są one bardzo bliskie. Wielokrotnie wracam do nich myślami, pytając się co one znaczą dla mnie. Mówiła spokojnie, chociaż czuć było, że serce jej płonie, że słowa nie nadążają za myślami i nie są w stanie wyrazić stopnia gorliwości serca. Odczuła to szczególnie Maria, która pilnie śledziła wzrokiem ruchy ciała i ust Klary. Zauważcie, powiedziała Klara, że najczęściej przytaczaną i komentowaną perykopą ewangeliczną o Marii i Marcie jest opowiadanie zawarte w X rozdziale świętego Łukasza wersety 38-42. Egzegeci zazwyczaj analizują postawy obu sióstr podczas wizyty w ich domu Jezusa. Często przeciwstawiają zatroskanie Marty o sprawy codzienne na błachę, pobożności Marii, która trwając w zasłuchaniu u stóp Jezusa najlepszą cząstkę obrała. Komentatorzy przyznają wprawdzie, że Chrystus nie gani Marty za pracowitość i gościnność, a jedynie podkreśla, iż sprawy duchowe są ważniejsze od trosk doczesnych, ale nawet wtedy postawie Marii przypisują wyższość, nadają jej większą rangę. Klara ponownie wstała z krzesła i odeszła od stołu, przy którym siedziały pozostałe. Stanęła pośrodku pokoju. Wolała dzielić się swoimi przemyśleniami na niczym profesor w auli. A może w tej postawie było jej wygodniej czytać w swojej pamięci to, co zrodziło się podczas długich godzin spędzonych na medytacji tej biblijnej sceny? To prawda, kontynuowała. Bywa niekiedy, że biorąc za przykład Marty i Marię. Teologowie życia wewnętrznego obu drogom życia, czynnemu i kontemplacyjnemu, przyznają znaczenie komplementarne, podkreślając wartość obu i zalecając umiejętne ich godzenie, właściwe rozłożenie akcentów. Zwykle jednak omawiana perykopa analizowana jest samodzielnie, bez powiązania z innymi fragmentami pisma, które ilustrują postawy życiowe sióstr z Betanii. Jeśli wolno mi mieć w tym względzie własne zdanie subiektywne, niepoparte wiedzą teologiczną, a wynikające jedynie z własnych przemyśleń, z wieloletnich moich duchowych odwiedzin w Betanii, uważam, że praktyka taka, jeśli nie szkodzi wprost reputacji sióstr, zwłaszcza Marty, to przynajmniej pozostawia ich obraz niedomalowany. Pozbawiony barw. Matyldzie bardzo przypadły do gustu słowa Klary. W duszy przyznała jej rację. Wracając pamięcią do swojej interpretacji biblijnej sceny, zgodziła się w duchu, że jej lektura opowiadania była faktycznie dość jednostronna, jednowymiarowa. Rozważała postawy i zachowanie Marty i Marii w granicach jednego opowiadania. Jednej sceny biblijnej z pominięciem wszystkich innych fragmentów, w których pojawia się jeszcze Maria. To ważna uwaga Klary. Może będę musiała zweryfikować swoją ocenę postawy Marty i Marii, pomyślała. Z tym większą jeszcze uwagą skupiła się na słowach Klary, której autorytet rósł z każdym zdaniem. Wszystkie czuły, że jej słowa nie są przypadkowe. Nie wypowiada ich chaotycznie, ale z głębokim przekonaniem, jednym słowem, czuły, że wierzy w to, co mówi. Poprosiłyście, abym powiedziała, co myślę na temat pracy i modlitwy, ich znaczenia w naszym życiu, ilości czasu, jaki należałoby przeznaczyć na jedną i drugą czynność. Która z Was, sugerując, jakoby modlitwa była ważniejsza od troski o chorych, Cytowała słowa Jezusa, który chwalił zachowanie Marii, mówiąc, że lepszą cząstkę wybrała. Nie mam gotowego rozwiązania tego problemu. Uważam też, że nie ma jasnego, jednoznacznego rozwiązania tej kwestii. Każda z nas musi szukać rozwiązania osobiście i każdy przypadek rozważać należy samodzielnie. Nie ma sztywnych granic między modlitwą i pracą. Bo przecież praca też jest jakąś formą uwielbienia Boga. Nie sposób nakreślić jasnej linii podziału. Co więc proponujesz? Teraz Matylda skierowała do niej pytanie podobne do tego, które wcześniej sama usłyszała od Klary. Proponuje spotkanie z siostrami łazarza w innych jeszcze sytuacjach niż wydarzenia opowiedziane przez ewangelistę Łukasza. Dodała Klara. Marię, jeśli przyjąć, że kobieta, o której mowa w tych cytatach to właśnie ona, spotykamy jeszcze w pięknej scenie obmywania Jezusowi stóp drogocennym olejkiem i ocierania ich swymi włosami podczas uczty u Szymona trendowatego trędowatego w Betanii. Mateusz, rozdział 26, werset szósty lub Marek rozdział 14 werset 3 Powtórzyła ten gest także we własnym domu gdy Jezus gościł w nim po raz ostatni na kilka dni przed męką Jan rozdział 12 werset 3 Nie ma wątpliwości że była to ta sama postawa miłości uwielbienia i podziwu Którą znamy z relacji Łukasza o nawiedzeniu przez Jezusa domu Marii i Marty. Warto zauważyć, ciągnęła dalej, że wszystkie trzy wydarzenia rozgrywają się w podobnych okolicznościach, w podobnej scenerii i niemal w takim samym nastroju podniosłości. Zarówno w domu rodzinnym sióstr, jak i u Szymona. Jesteśmy świadkami albo bezpośrednich przygotowań do uroczystego posiłku, albo trwającej już uczty. Atmosfera jest pełna radości, ponieważ przybył nauczyciel. Zaszczycił gospodarzy swą obecnością, uwagą i serdecznością. Można zasłuchać się w jego słowa. Jest także okazja, by kolejny raz. Podziękować mu za wszelkie dobro, które czyni. Nie jest moją intencją ujmowanie czegokolwiek wdzięcznej, pełnej miłości i oddania postawy Marii w tych okolicznościach jak najbardziej właściwej, godnej i sprawiedliwej, ze wszech miar zasługującej na naśladowanie, zauważyła Klara. Jednakże, jak złoto oczyszcza się w ogniu, tak wiary próbuje się w chwili cierpienia, w sytuacji nieszczęścia i poczucia opuszczenia przez Boga. Marta i Maria zostały przez Boga postawione w takiej właśnie sytuacji. Doświadczyły bardzo boleśnie takiej próby. Ewangelia przekazuje nam i ten moment życia sióstr, a autor natchniony musiał uznać go za. Niezwykle istotny, skoro opowiada o nim bardzo szczegółowo. W tym fragmencie pisma znowu możemy obserwować obie siostry jednocześnie. Mam na myśli relację z przebiegu choroby i śmierci Łazarza, zamieszczoną w Ewangelii, według Świętego Jana, rozdział 11, wersety od 1 do 45. Dla mnie relacja ta jest wyjątkowo cenna. Pochodzi w odróżnieniu od opowiadania świętego Łukasza z pierwszej ręki od umiłowanego ucznia Jezusa, który z pewnością był bardzo blisko opisywanych zdarzeń, był blisko fizycznie, bo nie wyobrażam sobie, żeby nie stał wtedy w najbliższym sąsiedztwie mistrza, a niewątpliwie także był blisko w sposób duchowy. To przecież jego przekaz dobrej nowiny jest najmocniej przesiąknięty treściami teologicznymi. Ewangelista relacjonuje, że gdy Łazarz zapadł na ciężką chorobę, Jezus wraz z apostołami przebywali daleko od Betanii, poza granicami Judei, widząc, że nikt nie może go już uratować. Siostry posłały do niego wiadomość, Jan, rozdział jedenasty, werset trzeci. Siostry, a więc obie, Maria i Marta razem. Jak czytamy dalej, Jezus, działając w myśl Bożej ekonomii zbawienia, nie ruszył natychmiast do Betanii, ku zdziwieniu apostołów i najprawdopodobniej ku rozżaleniu obu sióstr. Łazarz tymczasem umarł, nie doczekawszy się pomocy ze strony boskiego przyjaciela. Jezus o tym wiedział. Jan rozdział jedenasty, werset czternasty, a nawet radował się, że nie było go w Betanii przy umierającym, wszak Boży zamysł był inny niż cud uzdrowienia. Co czuły siostry? Niewątpliwie pogrążone w świeżej żałobie, nie były w stanie pojąć zachowania Jezusa, odebrały je jako opuszczenie, zaniechanie, a może i zdradę, wieloletniej przyjaźni. Z pewnością nie potrafiły zrozumieć, dlaczego przyjaciel i mistrz zlekceważył ich prośby. Pismo mówi, że obie przywitały w końcu Jezusa tym samym wyrzutem który jednocześnie był przecież wyznaniem ich wiary, ich ufności, że Chrystus miał władzę uratować łazarza przed śmiercią. Gdybyś tu był, mój brat, by nie umarł. Jan rozdział 11, versety 21 i 32. Czy jednak identycznie brzmiące słowa świadczą o ich jednakowej postawie? pytała retorycznie Klara. Popatrzmy na Martę. Dowiedziawszy się, że Jezus nadchodzi, wyszła mu na spotkanie. Jan, rozdział jedenasty, werset dwudziesty. Być może biegła, by się pożalić, by czynić przyjacielowi wyrzuty. Jednak spotkanie z Nim, spojrzenie Mu w oczy sprawiło, że nie poprzestała na żalu. Także i teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko, o co Go poprosisz. Jan, rozdział jedenasty, werset dwudziesty drugi. Powiedziała jednym tchem. W chwilę potem proste Jezusowe pytanie. Wierzysz? Sprowokowało Martę do wyznania, na które w tak otwartej formie ekspresji z Werbis poza nią zdobył się jedynie Szymon Piotr. Mateusz, rozdział szesnasty, werset 16. W chwili największych ciemności ducha, w poczuciu żałoby i krzywdy, Marta złożyła Jezusowi deklarację. Ja mocno wierzę, żeś Ty jest Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat. Jan, rozdział 11, werset 27. To nie była, podkreślę raz jeszcze... Sytuacja szczęśliwego trwania w kontemplacji u stóp Mistrza, który tylko jej poświęcał czas, to nie była chwila uniesienia i słodyczy, mistycznych darów nadprzyrodzonych. To był moment ciemnej doliny. Być może oschłości duchowej, bliskiej nawet rozpaczy. Marta nie poprzestawała na postawie, a myśmy się spodziewali. Choć przecież właśnie ona, którą Jezus miłował szczególnie, mogła odczuwać i to, że do tych spodziewań ma wyjątkowe prawo. Marta nie poprzestała na pretensjach i płaczu, nie uczyniła tego jednego kroku, który dzielił ją od rozpaczy. Uwierzyła wbrew nadziei, jak Piotr, jak niegdyś Abraham. Znowu upiła łyk herbaty. Nie odstawiła jej na stół, ale trzymała w ręce. Stała z nią nieruchomo przez moment, jakby nie wiedziała, co z nią zrobić. W istocie chciała, aby jej słowa zapadły w serca słuchaczek. Były one ważne dla niej samej. Dlatego chciała, aby były takie także dla nich. Dawała im znać, że Marta jest jej kimś bardzo bliskim że czuje bicie jej serca, że doskonale odczytuje jej intencje, jej głęboką miłość do Boga, zauważyła, że patrzą na nią, że śledzą jej ruchy, zaniepokojone losem filiżanki. Odstawiła ją więc na stół, rozlewając trochę płynu. Znaczyło to, że mówiła całą sobą, że jej mowa nie była akademickim dyskursem, ale istotą jej życia. Objawiała przed nimi sens swojej misji wśród chorych, uświadamiając im, że to, co dla nich czyni, wynika wyłącznie z jej szczerej miłości do Boga, a nie jest szukaniem osobistych przyjemności. Byłoby dobrze, gdybyśmy teraz wrócili jeszcze do osoby Marii. Skierowała zachętę do swoich słuchaczek. Otóż, sytuacja jest następująca. Obie siostry przebywają w domu, wraz z przybyłymi dostojnikami, opłakując brata. Pismo mówi, iż to Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi. Jan rozdział jedenasty, werset dwudziesty. Jeśli nawet to ona jedyna powzięła tę wiadomość, nie do wyobrażenia jest, by nie podzieliła się nią z siostrą. Jednak na spotkanie mistrzowi pobiegła sama. Maria zaś siedziała w domu tamże. Być może nie wypadało, aby obie gospodynie jednocześnie opuściły swych gości. Być może. Jednak, kiedy w jakiś czas później Maria zdecydowała się spotkać z Jezusem, zebranie żałobnicy podążyli za nią. Mogli więc i wcześniej, bez urazy, Zrozumieć decyzję kobiet o wyjściu Jezusowi naprzeciw. Mogli także od razu pójść za obiema siostrami, ale Maria została w domu. Co ją skłoniło do zmiany zdania? Oto Marta, w swojej delikatności, trochę na boku, pokryjomu, może by nie urazić Jezusa, wysłała po nią sługę. Jezus cię woła, poleciła przekazać siostrze. Dopiero to przynaglenie, dopiero osobiste wezwanie Jezusa skłoniło Marię do opuszczenia domu żałoby i zwrócenia się ku Mesjaszowi, ku Bogu. Czy jest to przynaglenie domniemane czy nadinterpretowane przez Martę? Nie wiemy. Czy może jest ono celowo nieco rozmijające się z prawdą, by mocniej zdopingować Marię? Ewangelista takich słów Jezusa nie odnotował, więc i nam trudno powiedzieć, jak było. A przy spotkaniu słowa wyrzutu gdybyś tu był, i wybuch płaczu. Może ten płacz to nie tylko żal i pretensje może to były łzy oczyszczające wszak Jezus wzruszył się nimi a kto lepiej niż On zna serce człowieka? Nie moją rzeczą oceniać Marię. W żadnym razie nie zamierzam też deprecjonować jej pobożności, jej zdolności do kontemplacji, jej zanurzenia się w Jezusowym słowie, jej umiłowania Boga. Maria daje piękny przykład modlitwy i ostatecznie nawet swój ból po stracie brata składa w ręce zbawiciela. Drogie, powiem Wam. Szczerze, że gdy myślę o obu siostrach, zawsze widzę tak pięknie przedstawioną przez Velasqueza tęsknotę na twarzy Marty, jej uważne nasłuchiwanie słów mistrza, które Maria ma możność słyszeć bezpośrednio, a Marta musi wyławiać między szczękiem pokrywek garnków, sykiem kipiącej wody czy bulgotaniem zupy zawsze widzę w oczach Marty pragnienie wpatrzenia się w Jezusowe oczy bezpośrednio, a nie tylko przez kuchenne drzwi uchylone na pokój gościnny. I wierzę, że kiedy już wszyscy byli najedzeni, a garnki pomyte, Jezus i dla Marty znalazł chwilę na wyłączność, że i ona nie została bez odpowiedzi, gdy być może, skoro również w innych swoich gestach Przypominała zachowanie Piotra, prosiła: Wierzę, przymnóż mi wiary. Gdy myślę o obu siostrach, dzieliła się szczerze swoimi uczuciami Klara. Pamiętam i o tym, że wiara to nie tylko słodka adoracja Jezusa w chwilach szczęścia, lecz także twarde stanie przy nim wtedy, gdy wszystko zdaje się walić a oblicze Boże pozostaje gdzieś skryte za czarnymi chmurami chciałabym w końcu wrócić jeszcze do zagadnienia kontemplacji kontynuowała klara myślę że sama kontemplacja chociaż bardzo ważna w życiu osoby wierzącej to jednak nie wszystko i że troska o drugiego nawet w najbardziej przyziemnych powszednich doczesnych sprawach to też jest miłość i też może być modlitwą. Marta nie poprzestała wyłącznie na tym zabieganiu o wiele. Charakterystyczna dla niej serdeczność i umiejętność dostrzegania potrzeby bliźniego sięgała znacznie głębiej, jak to widzimy w relacji Jana, ewangelisty. Marta sama, będąc tuż przy Jezusie, pamiętała o swojej siostrze, Pozostającej w domu, pogrążonej w żałobie i zwątpieniu. Wiedziała, że Marii bardzo potrzeba pokrzepienia, umocnienia wiary, dotknięcia jezusową miłością i mocą. Nie zwlekała. Posunęła się nawet do niewinnego fortelu, by jak najprędzej przywołać Marię, wskazać jej właściwe miejsce na czas duchowych ciemności. Miejsce w innych okolicznościach zawsze przez Marię obierane u stóp Jezusa. Kończąc, chcę wam powiedzieć, że za każdym razem, kiedy czytam Biblię, staram się pamiętać o słowach Jezusa, który mówi, że po owocach ich poznacie. Wymawiając ostatnie słowa, ukradkiem popatrzyła posiedzących. Nadal trwały w skupieniu i zasłuchaniu. Delikatny rumieniec pojawił się na ich twarzach. Oznaczało to, że zapał, z jakim mówiła o Marci i Marii, udzielił się również im. To dobrze pomyślała. Oczekiwała właśnie takiej reakcji, takiego odbioru. Podzieliła się bowiem z nimi tym, co było dla niej najcenniejsze, do czego dorastała przez całe długie lata. I czemu pragnęła służyć do śmierci. Najbardziej promieniało oblicze Matyldy. W sercu czuła ona, że pragnęła właśnie tego, co tak mądrze wyraziła Klara. Głęboko wierzę, że wolą Pana jest, abyśmy w naszym życiu naśladowały Martę, kontemplując jednocześnie na wzór Marii obecność Boga w życiu chorych. Zakończyła. Usiadła. Stare krzesło zaskrzypiało pod jej ciężarem. Nie był to jednak ciężar osoby, bo ważyła niewiele, ile raczej ciężar jej wypowiedzianych słów. Wszak miały się nimi karmić przez resztę swoich ziemskich dni.